Witam Państwa na rundkach, które mają ogromny potencjał dymogenny. Tylko pytanie, czy z tych panów uda się go wyzwolić? Więc zaczynamy. Denis Załęcki z mojej lewej. Siema, witam wszystkich. Oraz Artur Szpilka. Do wieczór. Chyba najważniejszym czynnikiem w waszym starciu jest to, że Denis głośno mówi o tym, że ma kontuzję, jeżeli dobrze pamiętam, więzadła przednie krzyżowe oraz więzadła poboczne. Możesz dokładnie powiedzieć, co ci się stało i na jakim etapie jesteś powrotu do zdrowia? Dam radę, nie bójcie się, kontuzja mi nie przeszkodzi w kuwalce. Kontuzja była, jest nadal, ale nie ma miękkiej gry. Było ciężko, myślałem, że może do walki nie dojść. Zrobiłem kontuzję sobie z poważnym zawodnikiem przy ciężkich walkach zapaśniczych, ale nie ma co gadać, było, minęło, trzeba robić swoje, się nie poddawać i tyle. Czy możesz jeszcze raz powiedzieć, co dokładnie ci się stało? Mówiłeś u mnie na wywiadzie? Nie zerwałem, tylko naderwałem więzadła krzyżowe i poboczne. Gdybyś miał walczyć w MMA z Don Diego albo z Denisem, to kto byłby trudniejszy? Wiesz co, ciężko powiedzieć, gdzie rozegrałaby się ta walka. Na pewno Don Diego jest mega zawodnikiem, udowodnił to już po raz kolejny, z niepokonanym zawodnikiem Gromdy. To ostatnio naprawdę świetna walka z Wasylem. Do tego walka w MMA to był jego pierwszy przypadek, który walczył, prawda? Mówię teraz z Denisem. Więc ciężko mi powiedzieć, na pewno ma tam jakieś umiejętności, a przede wszystkim jest bardzo chytry, jeśli chodzi o samą walkę, czy to jest właśnie partek, czy nie. Też zdziwiło mnie to, bo to można powiedzieć, to nie jest żadną tajemnicą, że pomimo warunków fizycznych Denisa, bardzo łatwo go suplował, bardzo łatwo zmieniał pozycję z tego dosiadu teoretycznie szła, tak byłem zdziwiony. Też może dlatego, że to była ich pierwsza walka, prawda? To też każdy z nas inaczej na to reaguje, prawda? Partek jest ogólnie bardzo ciężki, ludziom się wydaje, ale jak sam potrenujesz, to nagle zmienia się płaszczyzna. Ale na pewno trzeba przyznać, że Don Diego ma swoje atuty i Denis ma swoje atuty. No właśnie, Artur, trener wyłożył prosto na ławę wszystkie zabiegi, które stosuje wobec ciebie. Czy to ci dało do myślenia? Nie, w jakim sensie ma to sens, prawda? W jakim sensie ma to sens? Ale ja już w ogóle, wiesz, ja się tam uśmiechnąłem, wiesz, ja ci mówię, skupiam się tylko i wyłącznie na Denisie. Trener Okiński jest tylko tak zwaną otoczką, ale bardzo ważnym elementem jego narożniku i tyle, ale to jest, on jest tu najważniejszy i tyle. Już się nauczyłem przez, mówię ci, mam 33 wiosny, no, i także już wiem, już dużo w życiu widziałem i wiem, co mi w danym momencie przeszkadzało, wiem, co mi pomagało. Także nie biorę sobie tego do siebie na 100%. Wiadomo, że coś trzeba mówić, to też w jakimś sensie. Tak, ale ostatnio twierdziłeś, że trener nie powinien się w ogóle wypowiadać. Nie, bardziej się zdenerwowałem tak na tyle, na ile, że wiesz, gadał o jakichś tam knockdownach, które na walkach naprawdę o coś, wiesz, o co chodzi, walkę z zawodnikami czołowymi na świecie, on gada tam o parterze, takie coś, jedną rzecz, ale to ja rozumiem, że to mógł być taki delikatny pstryczek, coś, rozumiesz, to było tylko takie od razu po prostu, gdzieś mi się to rzuciło, mówię, kurde, trener, takie słowa, tylko o to chodziło, a tak to nie mam w ogóle nic do niego, przecież ja go nawet nie znam, to ciężko mieć coś do kogoś, jak się kogoś nie zna. Osoba, która trzyma z konfidentami, podaje im rękę, jest na ich poziomie? Jeśli gadamy o chłopakach z naszego kręgu, to tak. Okej. Jeśli rozmawiamy o normalnych ludziach, no to nie. Okej, czyli to wpływa na twój kontakt z trenerem, który trenuje takich ludzi? Nie, no słuchaj, chodzisz do Biedronki, czy nie? Chodzę. Sam Artur też chodzi, tak? W Biedronce kasjerka obsługuje policję, na przykład? Teraz nie pójdziesz do niej, bo obsługiwała wcześniej policję, na przykład? Dobry argument. Ci prosty przykład, nie? Dobry argument. Trener to jest, wiesz, trener, nie? Ciekawe, jak Biedronka osoba zapłaciła za taką reklamę, co? W szczytowych godzinach. Ja Biedronka teraz często się reklamuje, widzę. Czy byś był chętny, niezależnie od wyniku, na rewanż w The War? Nie, bo ja nie jestem chuliganem, mówię ale ci. Ale czemu chuliganem? No nie, się chodzi biją, o to, chodzi sportowcy nie, się biją ja wszyscy coś, teraz, ja nie? Ja ci coś powiem. Ja toczymy walkę tutaj i chciałbym później ewentualnie, jak będę zdrowie, wszystko będzie ok, stoczyć walkę w KSW. Potem mam jeszcze jakąś tam inną propozycję. Dla mnie to, tak powiem ci szczerze, dogadałem się już dużo przed pójściem do KSW, że mam możliwość ewentualnie startowania w High League, rozmawiając z włodarzami i to jest taka, wiesz, tym bardziej, że MMA traktuje jako przygodę, wiesz, a The War to już są, tak moim zdaniem, to są już takie walki na gołe pięści, to jest chyba po trzech, nie trzech na trzech, czy czterech, tak widziałem. Ale to są takie ekstra fajty po prostu, dodatkowe, nie? No, tym bardziej, że wiesz, no i wiesz, i tak, kurczę, no słuchaj, wszystko jest do przemyślenia, najważniejsze, stoczmy walkę,
Niech będzie zdrowie, ale dajmy siebie wszystko, pokażmy kibicom, że można. I zaznaczę 8 października Gala The World 4. A dlaczego Denis tak zaznacza? Ponieważ to jest jego gala, walczy tam na gołe pięści i o to chodziło trzeba w tym wyzwaniu, żeby wypromować. A, na gołe pięści to ja nie walczę, no to nie. Nie, ale zmieniamy na piąstkówki, także bo ja, oficjalnie bo ja mogę powiedzieć, że z gołych pięści przechodzimy na piąstkówki. Ja mogę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz odnośnie gołych pięści. To jest dla mnie naprawdę wielki szacun dla tych wszystkich facetów, ale miałem 4 razy operowaną dłoń i po prostu nie chciałbym po prostu drugi raz przez głupotę, bo uważam, że to jest na pograniczu głupoty, znowu sobie coś zrobić po prostu, więc jak są jakieś tam piąstkówki czy coś, no to na pewno to jest duże ułatwienie, bo jak myślisz, masz takie, możesz uderzyć z pełną siłą, ze świadomością, że coś jednak chroni tą dłoń, to wiadomo, że te ciosy są mocniejsze niż na gołe pięści. Sytuacja tego typu, że pali się mieszkanie, nie? Mhm. Twoje. I dzwonisz wtedy po straż pożarną, czy nie? Czy sam gasisz? sam gaszę. Nie, naprawdę? Serio się pytam. Czy dzwonię? No. A jest puste? Proszę? A jest puste mieszkanie? Nie, no jesteście w mieszkaniu, no pytam się. Uciekamy z tego mieszkania, nie? No wiem, no ale teraz ubezpieczalnie, ubezpieczalnie jest, zarobię. Nie, pytam po prostu, bo wiesz, możesz mieć dziecko, możesz mieć pieska. Ja pierwsze, co bym zrobił, ja na przykład za siebie, to dzwoniłbym po straż pożarną i starał się wyciągnąć moje pieski. No wiesz, wzywasz straż pożarną do gaszenia pożaru, to nie jest dojebane, nie? No tak, dlatego się pytam, dlatego cię o to zapytałem. Logiczne, to nie jest dojebane. Już skończmy ten temat tej straży pożarnej, wiesz. No wejdziemy na kryminał. Ja nie odpowiadam, szczególnie Paweł z Torunia, jeżeli nas oglądasz, ja naprawdę czekam na twój telefon. Czyli odpowiedź jest taka, że wezmę straż pożarną. Ile tematów się wbiło w ogóle tą straż pożarną teraz, ja co? Nie wiem, wszyscy do mnie o tą strażę, ale akurat, no żeby, to było, ale żeby to było jasne, mam kilku kumpli naprawdę ze straży pożarnej, mega charakternych facetów, którzy tak samo się potrafią bić i wiesz, no masz nawet i Don Diego, tak? Tylko, że to jest w ogóle już, no kurde, mi świata, prawda? Ale jest naprawdę kilku takich fighterów, nie? I tacy sami zdziwieni byli tym wszystkim. Ja mówię, tak, ja nie pamiętam odnośnie na przykład, nie? Co powie ci Kawulski, jak przegra ze mną? Nie wiem. Po pierwsze, nie biorę tego pod uwagę, że z tobą przegram. To jest raz. Po drugie, fajnie, że nie wypowiadał się na ten temat, bo uważam, że taka... Po pierwsze, to jest sportowy pojedynek, więc uważam, to jest jedno. Drugie, MMA i moje podejście do tego jako przygoda, to właśnie samo to, jak traktuję to, więc myślę, że nie powinno być nic złego, ale na pewno w jakimś sensie przed walką, kiedy walczył zombie, chyba tak, o ile się nie mylę, z Don Casio, tak. To takie było to powiedzenie niepotrzebne. Ja też to powiedziałem, że to no, tak w sumie niepotrzebne powiedzenie, no bo robienie presji niepotrzebnej, tak? Chodzi ci o to, że Maciej Kawulski powiedział, że jeżeli przegra z nim, to już nie ma go w KSW, nie? Tylko, że to było freakowy pojedynek, prawda? A tutaj jest, mi się wydaje, sportowy, zupełnie inna grupa ludzi. I tak jak mówię, ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, nie? Wiadomo, że jako zawodnik, który już w życiu trochę przeszedł, też biorę taką rzecz pod uwagę i nie wykluczam tego, ale staram się o tym nie myśleć. Myślę o tym, co potrafię robić najlepiej i jak to wykorzystać w ringu czy w klatce i to jest chyba najważniejsze. Zapytaj o imprezy, o dziewczyny. Nie, powiedz mi, miałeś kiedyś taką, no jak już tam, sytuację, że na przykład uciekałeś przed jakimś jednym kibicem, jeden na jednego byłeś i uciekałeś przed nim? Nigdy. Nigdy się nie cofnąłem, nigdy nie uciekałem. Dlatego pytam. Nawet przed grupą nie spierdalałem. Mi się zdarzyło uciekać przed grupą, tylko u nas jest zupełnie inna zasada, wiesz, w Krakowie było zupełnie inaczej. I kiedy to było? Hoho, mówimy 13 lat temu, kiedy ostatni raz, można było powiedzieć, byłem na meczu, albo nawet mniej, 14, to uciekałem przed grupą, ale... Raz uciekałem tylko przed trzema osobami, bo byli na sprzęcie, ale tylko do samochodu postępu. To ja właśnie mówię, że jak u nas... to się skończyło? Byłeś sam na trzech... Wygrano. Czasem pewność siebie wystarczy i mi, niektórzy się boją, biorąc to sprzęt, ale boją się górzyć, nie? Okej. Okay. No, a poradziłem sobie. W sensie, że nie to, że oni odpuścili, tylko że po prostu wygrałeś strzał. No w sensie nie, oni odpuścili, nie? No to musi być, no. Ale możesz zdradzić, co to był za sprzęt, czy nie możesz? Nie, no, dla dzieci, łopatki. Łopatki. Dobrze, natomiast przed jaką grupą ty musiałeś uciekać? Jak Krakowi, wiadomo. No, znaczy nie, to wiem, tylko chodzi mi, że ile osób... No, skąd dużo, wiesz? Skąd wiesz? Dużo. No bo wiem za kim był nie, Artur, ale to było, no to ale, to było, ale to było bardzo dawno temu, żeby to było jasne. Ja na jeden, nawet jak było dwie osoby, też nigdy nie uciekałem, ale jak była grupa, to wielokrotnie paliło się wrotki. To było dobre nie, pytanie. Nie, przepraszam, bo bym skłamał, kurwa, uciekałem. Uciekałem jak byłem, przepraszam za kłamstwo, uciekałem jak byłem w Bydgoszczy na jakiejś gali, to podeszło do mnie z 20 chłopów Zawiszy Bydgoszcz. Mieli problem, ja stanąłem, się nie cofnąłem, no ale kurwa zaraz się zbiegło z 60-70 innych. No to już uciekłem, nie? Pierwszych 50 jeszcze było nie, no pierwszych 20 to mnie okrążyło, ale nikt nie miał kurwa jaj w ogóle, wiesz, podejść pierwszy, nie?
Wiesz, na huki brali, nie? No ale później zaraz się zlatywać, wiesz. No i później już musiałem uciekać. Udało się? Udało się. Ciężko było uciec, ale uciekłem. Wiesz, no, walczyłem o życie, nie? No tak. No. No, świetne pytanie, widzisz, jak się rozkręciło. To była taka ciekawostka na zasadzie, bo sam wielokrotnie zdarzało mi się, więc dlatego mówię, no, to jest chyba normalne, nie? Ale tak jak mówię, miałem takie szczęście w życiu, że zawsze też trafiałem na honorowe osoby właśnie. Mimo tego, że w Krakowie były zasady, jakie były, to trafiałem na honorowe i gdzieś zawsze te walki były na pięści. Ale raz też pamiętam ze sprzętem, no to trzeba było wrotki palić, nie? Czy nie masz czasem ochoty pobić się tak jeszcze 2-2, czy ekipa na ekipę? Czasami powiem szczerze, że oczywiście jestem sportowcem i to nie ma tu, nie podlega żadnej dyskusji. Wręcz przeciwnie, z perspektywy czasu trochę współczuję niektórym tym chłopakom, dlatego że poszli za jakimiś tam ideałami, a gdzieś przyszło co do czego i ktoś, któryś tam komuś niestety pękały majty, no i później się działo jak się działo i te całe ideały, w które wierzyli, po prostu się rozmywało, ale raz na jakiś czas tak sobie myślę, kurde, ale byłoby fajnie na przykład tak czasami się ponapierniczać, ale tak jak mówię, czysto sportowo, nawet w szczęce gdzieś tam, żeby to miało, to tak, czasami mi się tak myślę, ale ja mówię, jestem całkowicie z innego świata już. Okej, okay, a jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ostatni raz miałeś taką no? grupową, chociaż 2-2 walkę? Nie, no tak, 15 lat temu. I potem już nigdy nic się nie zdarzyło. Jak zdarzyło. Wyszedłem z zakładu karnego od razu, to pamiętam, że też była jakaś mała taka akcja, ale to było 11 po roku temu. A tak to teraz czas na The War, 5-5 możemy ale zrobić. Ale nie biłem się i w ogóle się nie chcę bić, w ogóle mi to nie sprawia radości. Powiem ci więcej, szanuję swoje zdrowie i szanuję też czyjeś zdrowie na tej zasadzie i nie chcę w ogóle. Tym bardziej, jeżeli można za to zarobić i walczyć w walce i dawać w jakimś sensie przykład młodzieży, ludziom, że to nie tylko tam, właśnie tu pokazywać, że tutaj można wyciągnąć. Właśnie fajnie, że dużo właśnie zawodników, chociażby nawet z tej strony, bo ja też uważam, że stamtąd się wywodzę, z tej strony chuligańskiej dzisiaj walczy właśnie... Na tak, The War. Na, no nie, walczy na przykład High League, walczy KSW, walczy Wrzosek, KSW, wiesz, to są kozaki, nie? Wrzosek mistrz świata i może pokazać, że można. I bardzo mu kibicuję też, bo fajną robi robotę. Byłeś w szkole najlepszy? Bo ja na WF-ie tak. Ale nie, my pytam się poważnie. Biciu? No. A tak, no. Ja tak samo. Także spotka się dwóch. Jak który jesteś rocznik? 9-7. 8-9, a no tak, to 8-9. 8 lat starszy, no. Wybiłem cały, jakby co. Masz 33, tak? Skończone? Tak. To 8 lat starszy. Kurwa, jak ja za 8 lat, to się napierdalał. Czyli co, wchodziłeś do gimnazjum razem z drzwiami, tak jak Artur, że byłeś w pierwszej gimnazjum najlepszy? Nie, ale ja trenowałem sporty walki, wiesz, już od 5 roku życia zacząłem na karate chodzić, od 11, 12 chyba roku życia na boks, to już się biłem, nie? Ja wiesz, ja w szkole organizowałem zawsze jakieś mini ustawki, ja już takie miałem zajawki kiedyś, wiesz. No i no, potem mnie wyrzucali ze szkół, ale wiesz, szkołę skończyłem, średnie skończyłem, dalej już nie muszę, bo inny prowadzę styl życia. I szkoła mi nie jest potrzebna, tam wyżej, nie? Okay. A jak wyglądało to ustawianie ustawek? No to już zostawię dla siebie. Ale nie, no w gimnazjum to chyba możesz powiedzieć. Już kurczę, nie pamiętam, ale po prostu organizowałem takie, nie? Z jakimiś nagrodami? Nie no, wiesz, szkoła na szkołę na przykład, nie? Szkoła na szkołę. Takie kiedyś ustawki szkołę, były, nie? Ej, szkoła na szkołę, kierownicy dyrektorka. Okej. Okay. A tak, jeżeli byście mieli powiedzieć największa, w sensie ilość osób, ustawy, w której braliście udział, to było ile osób na ile? Mniej więcej. Nie mogę o takich rzeczach rozmawiać. Okej. Okay. Też nie możesz? Znaczy ja to nigdy nie biłem się szkoła na szkołę. Szkoła na szkołę? No przykładowo, bo to może być 100 na 100 nawet, jeżeli mówimy szkoła na szkołę. Ja mówię, ja miałem coś takiego, że ja jeździłem po rocznikach, po innych szkołach i mówię, który jesteś rocznik, 8-9, no to wystawiać mi najlepsze. Naprawdę tak było. Zresztą każdy, kto chodził do szkoły, to pamięta. I miałem coś takiego, tylko były czasy lata temu, jak miałem 15-16 lat. Jak już później zacząłem boksować, to zupełnie zmieniłem priorytety, bo zdarzało się kilkakrotnie, jak chodziłem właśnie na trening, a potem Żydki przyjeżdżały i wiesz, i po 16 osób i mnie chcieli, wiesz, uszkodzić, no bo już byłem taką schodzącą właśnie zawsze biorą się za liderów. Tak. No i zawsze też kilka osób tam z tej Krakowi załatwiłem i później chcieli załatwić mnie. I dziękuję Bogu, że tak się moje życie potoczyło, a nie inaczej. Że odbiłem i też nigdy nie byłem zakorzeniony w tym tak głęboko, jak to może się wydawać, bo to tak brzmi. A tak ogólnie odbiłeś oficjalnie, czy jak tam było? Oficjalnie? Czy nie chcesz o tym gadać? Nie, bo ja o tym nie, cały bo czas ja nigdy ten, to nie była sytuacja taka,
że wtedy poszedłem za kolegą, wtedy uważałem go za kolegę z Krakowi, dzisiaj jest nic dla mnie nie warty i Wisła chciała, żebym go wystawił, bo poszło to o to, że, a wiesz, a ci w ogóle, co tak mi to zarzucili, później przedstawili mnie personą non grata na Wiśle, to teraz się rozpierdolili, nie, na tej zasadzie, więc to dla mnie jest wszystko śmiechu warte, ale dzięki temu moi koledzy, moi przyjaciele dzisiaj, wtedy byli na mnie źli, bo musieli się tak jakby opowiedzieć, po której stronie są. Źli, to za dużo powiedziane, ale byli, a teraz dziękują mi, że tak się stało, a nie inaczej, bo kto wie, czy nie byłoby dzisiaj też siedzenia, nie? Okej. Nie mówię o sobie, bo ja to zawsze byłem z daleka od... Taka ale za same ustawki się nawet rozpierdalają teraz, nie? Tak. No. Dlatego mówię. No właśnie, tak właśnie jest, mordeczki. A potem spokojnie... Która organizacja lepiej płaci, KSW czy High League? Tak samo. Tak samo, ja mam dogadane po prostu z organizacją KSW i High League, takie same pieniądze i tyle. Proszę nie krzyczeć na mnie na słuchawce za to pytanie. Czy tak jak Marcin Wrzosek za każdą walkę możesz sobie kupić nowe mieszkanie? Nie chciałbym o tym rozmawiać, to ja na to ciężko pracuję i tyle, wiesz, i po prostu na tym się skupiam. A czy myślisz, że gdybyś robił, to jest pytanie do was obu, czy gdybyś robił cokolwiek w życiu innego niż walki, to zarabiałbyś takie same pieniądze jak zarabiasz teraz? Wiesz co, ciężko powiedzieć, żeby zarobić te pieniądze, które zarabiam teraz, musiałem do czegoś dojść, musiało się to od czegoś zacząć. Z całym szacunkiem do wszystkich zawodników, którzy tu walczą, broń Boże, tutaj się nie wywyższam, ale no przeżyłem tej historii trochę w boksie, walczyłem na tych największych ringach, dlatego chyba to też jest jakimś takim wyznacznikiem. Wiadomo, że ta historia zaczęła się od tego buntu czujności, ja się patrzę na Denisa czasami i tam słucham, to trochę taki, jak ja taki sam byłem, nie? I zero-jedynkowy, nie pasowało mi coś od razu, potem wracałem do domu, głowa mi parowała, mówię, co ja powiedziałem, coś, ale wiesz, ale tak już było, nie myślałem, nie, najpierw robiłem, potem myślałem. Ale tak, uważam, że dzięki właśnie sportom walki, historii w boksie, stary, ja byłem 6-krotnym mistrzem Polski, wicemistrzem Europy, mistrzem Unii Europejskiej, na świata przegrałem o medal z mistrzem świata, także stary, ja to trochę zdobyłem już w tym boksie amatorskim, mistrz 6 razy Puchar Polski. Pytałem wcześniej, co byś robił innego i czy myślisz, że zarobiłbyś tyle pieniędzy, ile zarabiasz obecnie za walki? Zarobiłbym tyle, ale to wiązałoby się z kryminałem, z odsiadką. Okay. Czy teraz, czy za 10 lat? To też wiesz, czy to nie jest trochę tak, że uciekłeś do MMA, bo w boksie ci nie szło? To jest od widza pytanie, nie ode mnie. Wiesz co? Nie, w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że w boksie, bo w boksie... Znaczy szło ci, ale tam... Tak, nie, w boksie dostawałem tak samo oferty, ja powiem ci więcej. I mówiłem to przed wyjściem właśnie do KSW. Ja dostałem za walkę z Babiczem dużo większe pieniądze, nie jakoś bardzo dużo, ale dużo większe pieniądze od Ediego Herna za walkę z Babiczem w boksie niż dostałem na debiut w KSW. Nie było to jakieś dużo więcej, ale jednak było, tak? Więcej. I po prostu stwierdziłem, że nie, kończę z tym, bo po prostu tego nie czuję. Nie przychodziłem na trening bez żadnej radości, wiesz, bez niczego. A tutaj zacząłem tu jedno kopnięcie, coś, mówię, kurde, fajnie, tu łokieć, tu to, mówię, kurde, zacząłem znowu łapać. I każdy, kto mnie zna na co dzień, mówi, ty Artur, ty znowu żyjesz, ty, ja znowu widzę w tobie radość. A wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Jak wychodziłem do klatki w KSW, pierwszy raz od dawien dawna, każdy, kto się interesuje sportami walki, to widzi, jak wyglądały moje oczy. Stary, ja się cieszyłem, ja byłem uśmiechnięty, ja nie pamiętam, to tak jakbyś wychodził po zabawkę. I to i tak każdy zawodnik powinien wychodzić, nie jak na ścięcie, jak w ostatniej walce, choćby nawet właśnie z Różańskim, jak wychodzisz jak na ścięcie, czy z innymi zawodnikami. Coś tam pękło. Ja nie powiedziałem, że to jest koniec, ale dzisiaj sprawia mi to radość mega i cieszę się, że też kibice, pomimo tego, że mnie tam już nie ma, też to doceniają i mówią, kurde Artur, jak byłeś, czy coś, jak te walki. Wiesz, to fajnie się mówi, kiedy spadasz w dół i nagle każdy cię może kopnąć, bo tak wygląda to prawo internetu, prawo tego naszego świata i wiesz, każdy cię kopie, a ty musisz się bronić. I niestety ta moja obrona polegała właśnie na rzucaniu się na wszystkich, a to nie do końca miało tak wyglądać, ale dzisiaj się tego nauczyłem i ja doceniam to, gdzie byłem i bardzo się z tego cieszę i codziennie dziękuję Bogu za to, gdzie jestem i za to, co mam.